back to me, you will go away. I'm not gonna be begging you to stay. Said maybe if you asked me yesterday, I would handle this shit differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking, 'cause I do what I do, and it's time for something new, yeah. Gotta know when to let go, gotta know. Chociaż był zamysł zupełnie inny, ale kobieta zmienną jest i jak zwykle wyszło inaczej, ale szybciej i... Już nie mam czasu, zaraz muszę lecieć po dzieci, zbierać ich i szybko i lecimy i robię Monice znowu paznokcie. No ale przepiękne są, idealne. Kochani, w nowym dniu słoneczko wychodzi, dobrze, bo tak pochmurnie rano było, bardzo ciemno. No, pogoda nie sprzyja nastrojowi, ale generalnie ćwiczenia jak najbardziej, tylko że to jest dopiero wieczorem, bo teraz nie mam czasu, muszę jechać po Alana. Jedziemy do Krakowa na zajęcia, sprawdziłam nawigację, jest wszystko ok, można jechać, już się nie walę w korek, największy korek i nie będę później z autostrady mogła zjechać, bo jak się wjedzie w autostradę i w korek, no to już amen, już pozamiatane. W każdym bądź razie, Nacja mi wczoraj zrobiła paznokcie, bo jak zwykle ja sobie tak uszkodziłam, uwaliłam ziemią, weszła mi wszędzie ta ziemia. Ja tak mam, że jak coś robię, to nie patrzę i nie zakładam rękawiczek, jak czasami nie mam, a ktoś mi właśnie podwędził, nie wiem kto, i nie miałam rękawiczek, ale chciałam już to zasadzić, tak więc ja czasami nie mam, nie dbam, nie to, że nie mam, nie dbam o moje paznokcie, nie zważam na to, ja jestem taką dziewczyną, że wszystko zrobię, no i niestety moje paznokcie cierpią, bo różne rzeczy domestosem, niedomestosem myję i to jednak na te paznokcie działa, pomimo tego, że są trwałe, to i tak się uszkadzają, no przy takiej chemii, no to nie dziwne. Tak samo otwierałam wczoraj szafkę, no i tak niefortunnie ją otworzyłam, nieprzyzwyczajona jeszcze do tego kształtu paznokci. No i sobie uszkodziłam, jak możecie zobaczyć, nie wiem, sorry, ale tak wam pokażę, o, tak będzie lepiej. Uszkodziłam sobie, no ale nic, trudno, piękne paznokcie, dobrze, że mam Nastię blisko, ona mi naprawi, aczkolwiek stwierdziłam, że mogę jeszcze uszkodzić, więc sobie troszeczkę pochodzę. Wczoraj również zrobiłam żonie mojego kuzyna paznokcie, jestem przezadowolona, dawno mi tak ładne nie wyszły i szczerze powiedziawszy, to jest tak, że chyba im bardziej to wszystko wychodzi, jesteś zadowolona ze swojej pracy, tym bardziej cię do tego ciągnie.
Ja, tak jak wcześniej mówiłam, straciłam motywację, bo jestem perfekcjonistką. Jak coś robię, to staram się, żeby to było coraz lepsze, coraz fajniejsze i żeby to dobrze wychodziło, a paznokcie mi nie wychodziły dobrze. No ale coraz lepiej mi idzie, więc ja jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Praktyka czyni mistrza, jak mi to pisaliście w komentarzach, tak więc naprawdę jest super. Mam nadzieję, że będę się jeszcze bardziej rozwijała w tym kierunku. No a co, a teraz jedziemy. Alan zaprosił swoich przyjaciół z przedszkola, w całą swoją grupę. Znaczy tak, powiedział, że chce zaprosić całą grupę. No to ja sobie zamówiłam salę na całą grupę i tam kilkoro z rodziny dzieci. A przy zaproszeniu dzisiaj rano pytał się, co tutaj, kto to jest napisane. Stwierdził, że on połowy klasy nie zaprasza. No nie wierzę. No ale wziął wszystkie zaproszenia, mówię, będziesz miał dużo prezentów. Zaproś wszystkich, to ci przyniosą prezent. No dobra, no to jakoś tam wziął te zaproszenia i rozdał dzieciakom. Generalnie wiem, drogie są te urodziny. I tort też jest teraz w dzisiejszych czasach drogi i w ogóle no masakra jest z tą inflacją. No nie mówię już o ogólnie, ale urodziny, wyprawa takich urodzin jest bardzo, ale to bardzo kosztowne. Ale wiecie co? On jest chory i tak naprawdę chciałabym mu zapewnić piękne wspomnienia, bo dla nas każda chwila się liczy i cieszymy się każdą chwilą, dlatego chciałabym, żebym miał wszystko to, co najlepsze, żebym miał piękne wspomnienia, żeby pięknie przeżył ten czas, który nam wszystkim, no wiadomo, że wszyscy mamy określony czas swojego życia, ale ja wiem, że Alan jest chory, śmiertelnie chory. No i boję się, że może go mieć trochę mniej, dlatego staram się żyć na 110% i dawać mu wszystko to, co go uszczęśliwia. Więc zrobię mu te urodziny. I będzie naprawdę super. Przez te ostatnie kilka lat byliśmy w szpitalach, nie miał urodzin, kroplówki. To nie jest normalne dzieciństwo, normalnego dziecka. Dlatego chcę mu też to wszystko wynagrodzić. Poza tym Oliwka też miała tam urodziny i on też bardzo chciał. Mówił, że on chce też takie urodziny. Więc jak i jedno, tak i drugie. Musi być. Dobra, kończymy. Kończę tą pogadankę i lecimy z tym dniem. Kochani, jesteśmy już na miejscu z Alanem pod neurologopedą. Alan będzie miał masaże. Chciałam wam powiedzieć, że czwarty dzień nie mamy ciepłej wody. Staje się to uciążliwe, już Spartana mi wystarczy, już mam dość i nie wiem tak naprawdę, kiedy to zrobią. Pisze informacja, że dadzą znać, kiedy będzie. Także gruba impreza. O, ciepła woda to jednak jest luksus. Naprawdę, jeśli chodzi o wannę, a mam dużą, napełnić ją. No to naprawdę muszę się nagimnastykować. Nawet nie pytajcie, co ja robię. W każdym razie wybija mi prąd. Jak włączę wszystko, nastawię na grzanie wody, na indukcji, na kuchence indukcyjnej, plus jeszcze czajnik, wybija mi wszystko. No ciężko. W każdym razie Alan na dzień mamy będzie miał spektakl i będzie przebrany za krasnala. Jak tu znaleźć strój? Pomóżcie mi, bo mam kilka dni, dopiero teraz powiedzieli, że będzie przebrany za krasnala. Kochani, my jesteśmy już po zajęciach, mamy wspaniałych specjalistów. W tym świecie, którym się obracamy, bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Generalnie podczas Alana leczenia miałam straszne bóle promieniujące od tutaj barku, piersi, poprzez całą dłoń. I dalej to mam, tylko że to już trwa ileś lat i ja się badałam, podejrzewałam jakieś... Ty wszystko masz okej, Alanku.
A ja nie mam kaki. Siadaj ładnie. I podejrzewałam jakieś różne choroby, dość groźne, ale wykluczyłam je badając się. No ale ten problem dalej został. No i teraz zgadałam się z panią o właśnie takich rzeczach, które mnie po prostu nurtują. Przy okazji kompletnie, ja nie wchodzę raczej tak na moje tematy, ale jakoś tak się zgadałyśmy. No i pani powiedziała, że to jest od stresu, dlatego mnie głowa boli, że jestem pospinana od kręgosłupa. Co prawda jestem może meteopatką, że na zmianę pogody, ale to wszystko po prostu idzie z mięśni, z tego wszystkiego, z tych nerwobólów, ze stresu głównie. A ja rzeczywiście mam mega stresujące życie, bardzo szybkie życie, bo tutaj Ala nawoży na zajęcia, Oliwka ma też bardzo dużo zajęć i szczerze powiedziawszy, brakuje mi też czasu na swoje zajęcia, na czas dla siebie. Dlatego ostatnio pełno zajęć mieliśmy z dzieciakami. Woziłam, latałam jak szalona z jednego punktu do drugiego. Wszystko dla nich, a ja? No i stwierdziłam, że nie, tak nie będzie. I dzieciakom powiedziałam wieczorem, to jest czas dla mnie, mój czas na trening, proszę mi nie przeszkadzać przez godzinę. Bo wiecie jak to jest, nawet jak idę do toalety, matka jak idzie do toalety zaraz jest. Mamo, a co tam robisz? Mamo, kiedy wyjdziesz? Mamo, wpuść mnie. Nawet mama nie ma czasu wyjść do kibla. Także powiedziałam im koniec, ja teraz potrzebuję czasu dla siebie, godzina i proszę mi nie przeszkadzać. I rzeczywiście było tak, że mi nie przeszkadzali, bo pomimo tego, że fajnie z Oliwką się ćwiczy i ogólnie z tymi dzieciakami przebywa, ale człowiek potrzebuje mieć czas dla siebie, sam na sam, bez dzieci, po prostu odprężyć się, zająć tylko głowę sobą, a nie mamo to, mamo tamto, a mamo zrób mi to, a mamo przyjdź tutaj, a mamo zobacz, a to, a jakieś o bajkach gadanie. Nie, potrzebna jest chwila dla siebie i mamy są jednak takie, macierzyństwo jest jednak takie, że my się za bardzo poświęcamy tym dzieciom, a same też powinniśmy mieć coś dla siebie relaksującego. No i to też mi dało dużo do myślenia, te masaże, te rzeczywiście osteopata, odklejenie tych wszystkich mięśni, zrelaksowanie się, bo rzeczywiście ten ból ja czuję praktycznie cały czas. Mam bardzo stresujące życie, bardzo się stresuję, napinam swoje mięśnie, no cały czas praktycznie, jeszcze przy ćwiczeniach też są napięte, ale generalnie rzeczywiście chyba potrzebuję czegoś, co mnie rozluźni. Tak więc jedziemy do domu gotować obiad, jedziemy po Oliwkę, jedziemy gotować obiad. Przyjechałam dosłownie na chwilę do mamy. Róża tak wygląda, jeszcze nic nie padło, aczkolwiek nie wiem czemu ten liść taki jest dziwny. I ten, taki żółty. No ale coś chyba obgryzło. Takie dziury są? W każdym bądź razie stoi podlany. Mam nadzieję, że się przyjmie. Hortensja równie dobrze się trzyma. Wydaje mi się, że jest okej z nią. Zobaczymy. Nie usycha. A ten kwiatek bardzo dziwny. Widzicie, takie liście tu ma, ale tu puścił nowe i wszystko jest okej. Tu też nowe puścił, a te stare liście tak wyglądają. O, nawet się zerwał jeden. Odpadają. Ale ma nowe. To chyba okej. Kochani, na obiad robię ziemniaki, kotleciki, no i będzie jeszcze mizeria, sałatka, no mizeria z ogórka i śmietaną, o, że tak powiem. Także spieszę się, bo dzieciaki są głodne. Ojej, kwa jakie ładne. To na urodziny dla Lanka, tak? No tak, i tam jeszcze jest jeden. O Boże, nie trzeba było się tak kosztować. A pokaż jeszcze raz tego Hagiego Łagiego, bo nas się syn męczy, a kupiła mu na dzień dziecka. O! Wow! Straszne, Ala się tego boi. Ja też! Ja nie wiem.
tak właśnie miałam piniatę mu kupić, tego Hagiego Łagiego, żeby go poobijał trochę, ale stwierdziłam, że dobra, nie kupuję, bo jak się będzie go bał, to bez sensu. No, ale super prezent, to bardzo dziękujemy. No trzeba basen w końcu rozłożyć. Tak. Kochani, ja zjadłam sałatkę z bekonem i serem, a dzieciaki zjadły kotlecika. Tak więc tak nam się dzisiejszy dzień kończy. Ja jeszcze tylko jadę po Nastię i zawiążę ją do domu. Jeszcze trening wpadnie. No i co? Stoję w korku. Nie wiem, coś tutaj robią. Jakąś drogę poprawiają. Pasy robią. No i dobrze, bo tu nie było i ludzie stali mega długo. Tak więc co? Do zobaczenia w następnym filmie. Bardzo proszę o subskrypcję, łapki w górę, no i komentarze. Do zobaczenia. Buziaki, pa!